cześć. W 1995 roku podstawowy PC kosztował jakieś 2,4 tysiąca złotych. Przeciętne wynagrodzenie w 1995 wynosiło trochę ponad 700 zł. To oznacza, że za jedną średnią wypłatę można było kupić mniej niż 1/3 komputera. Mówimy tutaj o maszynce z przestarzałym już wtedy procesorem 486. Nowe gry, które wychodziły w 1995, wymagały do płynnej zabawy już czegoś lepszego. Ile trzeba było zapłacić za blaszaka z Pentiumem 90, widzicie na ekranie. Na rynku wtórnym było oczywiście taniej, ale i tak trzeba było liczyć się z pożegnaniem przynajmniej dwóch całych wypłat, aby nabyć tani, przestarzały nawet już w tamtych czasach zestaw. Jak to wygląda dzisiaj? Zupełnie inaczej. Komputery już dawno przestały być dobrym luksusowym, a są po prostu częścią wyposażenia mieszkania. Każdy, niezależnie od stanu portfela, może dzisiaj mieć peceta. Ludzie nawet oddają całe stare komputery za darmo, coś co w 1995 było nie do pomyślenia. W tym odcinku odpoczniemy na chwilę od tematyki retro, no tak jakby. Będziemy składać peceta w zadanym budżecie, konkretnie 100 zł. A z racji tego, że limit cenowy mocno ograniczony, to wiadomo, że nowego sprzętu tutaj nie będzie. Ale też nie będzie tak stary, aby nazywać go retro. Już teraz zdradzę, że na zestawie, który zaproponuję, można grać w LoL'a w Full HD przy średnich detalach z akceptowalnymi klatkami. Jak to możliwe? Wyjaśnienie znajdziecie w dalszej części materiału. Zapraszam. Na wstępie chciałem wyraźnie zaznaczyć, to nie jest poradnik i nie namawiam nikogo do składania peceta, który jest tańszy kilka razy od dobrej myszki. Ten materiał to tylko zabawa ze starymi, tanimi częściami w celu sprawdzenia, ile da się z nich wycisnąć. Z drugiej strony jest podobno zapotrzebowanie na większą ilość komputerów w domu, więc jeśli szukacie taniego zestawu dla dzieciaka do nauki, to dobrze trafiliście. Kolejne ogłoszenie. Chcę być wobec Was fair, dlatego będę pokazywał zdjęcia z aukcji, gdzie zdobywałem części, z cenami. Jeśli będzie to oferta firmy, to musicie mi uwierzyć na słowo, że nie próbuję im robić reklamy. Kolejna rzecz to wysyłka, postanowiłem nie wliczać jej do ceny końcowej. Jeśli Wam to przeszkadza, to dodajcie w głowie 50 zł do ceny finalnej zestawu. Wiecie, na otwieraczu ładniej wygląda 100 zł niż 150 zł. Systemu operacyjnego również nie wliczam do ceny końcowej, tak jak zaprezentowanych gier, a będzie ich ponad 50. Aha, kupowałem jedynie przez opcję kup teraz, nie przez licytację i jedynie części sprawdzone działające. Miejcie też na uwadze, że części szukałem ponad 2 tygodnie, czatując na najlepszą ofertę. Raczej nie da się z marszu kupić części w tak dobrych cenach. Zaczynamy. Jak zatem w budżecie 100 zł złożyć peceta, który udźwignie Windowsa 10 i zaskakująco dużo gier w rozdzielczości Full HD? Nie jest możliwe nabycie wydajnych, albo raczej akceptowalnych, części szukając ich oddzielnie. To oznacza, że musimy znaleźć gotowy zestaw, nawet niekompletny, i dostosować go do swoich wymagań i portfela. Takich komputerów jest mnóstwo, ale większość do niczego się nie nadaje. Jednak w tym morzu pływa kilka okazałych rybek. Ja do tematu poszukiwań podszedłem trochę niekonwencjonalnie. Zacząłem od karty graficznej. Logika za tym stała taka. Jak kupię kartę, będę wiedział, ile mi zostało na bazę i ewentualnie na części, które wymienię lub dołożę, bo ich brakuje. Strona, która pomoże mi w doborze grafiki, to techpowerup.com. Za punkt odniesienia wybrałem grafikę, która jest absolutnie nieosiągalna w zadanym budżecie. GTX 450. Najniższa cena, jaką znalazłem, to 60 zł, czyli na całą resztę zostałoby 40 zł i w tym musiałby być pecet z odpowiednio mocnym zasilaczem, bo karta wymaga dedykowanego zasilania. Wydajnościowo GTX 450 to przyzwoita karta i w scenariuszu, który sobie wymyśliłem, na 100% będę potrzebował gorszej karty. Mamy więc wierzchołek. GTX 450 to 100% w tabelce z relatywną wydajnością. Schodzimy niżej. Teoretycznie o 3% gorszy GTX 250 jest już w zasięgu cenowym, znalazłem egzemplarz za 45 zł, ale, ponownie, wymagania karty pod kątem zasilacza są dość wygórowane, jak na zestaw za 100 zł. I do tego konieczne będzie dokupienie przelotki na 2 razy zasilanie PCIe. To się niestety nie uda, musimy zapomnieć o takiej wydajności i co za tym idzie, prądożerności. Schodzimy niżej.
Wędrówka w dół zajęła mi dłuższą chwilę, zakończyła się dopiero na karcie ATI V3800, którą znalazłem za 39 zł. Wszystkie karty między GTS-em 250 a wybraną ATI są nieosiągalne albo z powodu TDP, albo dlatego, że zwyczajnie nie ma ich w sprzedaży lub z powodu finansowego. Jednak tego GTS-a 250 i tak kupiłem w celu uzupełnienia kolekcji, pewnie się kiedyś pojawi na kanale. Karta ATI V3800 jest fajna z tego powodu, że tak naprawdę jest to karta HD 5670 z trochę przyciętymi zegarami, co można w pewnym stopniu skorygować software'owo. Grafika może się pochwalić procesem technologicznym 40 nm, obsługą DX11 i OpenGL 4.4. V3800 to grafika z serii Fire Pro, czyli serii przeznaczonej do zastosowań profesjonalnych. Zegar bazowy to 650 MHz. Kartę cechuje obsługa PCI Express x16 w wersji drugiej, 400 jednostek cieniujących i TDP na poziomie zaledwie 43 W. W kwestii pamięci mamy tutaj 512 MB. Pamięć taktowana jest zegarem 900 MHz, a jej typ to DDR3. Szyna ma 64 bity. Na śledziu mamy wyjścia DVI i DisplayPort. Sam śledź, jak widać, jest o wysokim profilu, ale w nowych egzemplarzach producent dodawał śledzia o niskim profilu, więc pewnie gdzieś tam w czeluściach internetu da się taki egzemplarz nabyć. Ciekawostka. Materiał przygotowywałem w kwietniu 2020 roku, natomiast karta miała swoją premierę równą dekadę wcześniej i kosztowała niecałe 600 zł. Ok, skoro mamy już kartę graficzną, możemy zacząć rozglądać się za jej miejscem docelowym. Tutaj zaczyna się zabawa. Do wydania zostało jakieś 60 zł, w tym musi być już wszystko. W przeszłości miałem dużo do czynienia z serią Optiplex Della i taki model 755 jest naprawdę godny polecenia, jeśli chcecie złożyć peceta do normalnej pracy czy nawet grania w sieciówki za ekstremalnie małe pieniądze. Cenowo jest odpowiedni do moich celów, bo już za 50 zł można mieć niekompletny egzemplarz, udało mi się jednak znaleźć coś lepszego, przynajmniej na potrzeby tego materiału. Chciałem też trochę odpocząć od Optiplexów. Po dłuższych poszukiwaniach znalazłem kompletny komputer HP DC5800 w dużej obudowie. Co ważne, ten model pozwala na solidną rozbudowę procesora, a RAMu można tutaj upchać aż 8 GB, to w tej kategorii cenowej wręcz nieosiągalne. Większość PC-ów będzie miała granicę na poziomie 4 GB i mniej. Zobaczmy zatem, co mamy w środku. Płyta główna pracuje pod kontrolą chipu Q33 Express. Mamy tutaj 6 portów USB 2.0 z tyłu, a na front obudowy wyprowadzono kolejne 2. Procesorem jest Pentium E2200. To zła wiadomość. Jest to ekstremalnie słaby jak na dzisiejsze standardy procesor i wymiana na coś lepszego jest w naszym przypadku konieczna. E2200 posiada 2 rdzenie, 2 wątki, bazową częstotliwość na poziomie 2,2 GHz i 1 MB pamięci cache drugiego poziomu. Układ został wykonany w litografii 65 nm, a TDP wynosi 65 W. W dalszej części pokażę mu różnicę w benchmarkach w zestawieniu z procesorem, który finalnie znajdzie się w PC-cie. Tak jak wspomniałem, na płycie możemy osadzić 8 GB pamięci RAM typu DDR2. W zestawie było natomiast 512 MB. To kolejna zła wiadomość, bo do tej jednej kostki nie będziemy w stanie dołożyć RAMu, bo byłoby go i tak za mało. Musimy się jej pozbyć i kupić cały RAM oddzielnie. W komputerze znajduje się już dysk twardy, jego pojemność to 80 GB. Lepsze to niż nic i od razu mamy z głowy kwestię dyskową. Ja oczywiście podeptem większy dysk w celach testowych, w końcu te ponad 50 gier na dysku 80 GB wszystkie naraz by się nie zmieściły. Zasilacz, jaki znajduje się w środku, ma moc maksymalną 300 W. Kabli zasilających PCI Express oczywiście tutaj nie uraczymy. Karty graficznej w zestawie nie było, oferta zakładała wykorzystanie grafiki zintegrowanej. Kupując cały zestaw zamiast poszczególnych części, zaoszczędziliśmy na rzeczach takich jak obudowa, kable SATA czy chłodzenie na CPU. A jako bonus mamy jeszcze napęd optyczny i to wcale nie najgorszy. Jest to nagrywarka DVD firmy LG z technologią LightScribe. Ktoś jeszcze pamięta? Nasze zakupy nie są jednak zakończone, musimy poszukać lepszego procesora i dokupić RAM. Zacznę od tego drugiego. Udało mi się znaleźć 4 kostki po 1 GB za zaledwie 11 zł. 4 GB w takim blaszaku to wystarczająca ilość. Ja jednak użyję modułów, które mam pod ręką. Nie ulega wątpliwości, że cena 11 zł jest okazyjna.
Jednak bez długiego polowania znalazłem ogłoszenie na Facebooku, gdzie koszt 4 kostek po 1 GB wyniósłby 20 zł. Jeśli jednak ogląda to ktoś, kto chciałby sobie złożyć takiego blaszaka, to polecam szukać moduły po 2 GB, najlepiej w parach, aby w przyszłości wymaksować obsługiwaną przez płytę ilość RAMu. Kolej na procesor. W portfelu mam 1 zł. Za 1 zł raczej nic lepszego niż to, co tutaj mamy, nie kupimy. Przekroczę więc zadany budżet o 2 zł. I za 3 zł nabyłem Core 2 Duo E7500. Procesor posiada 2 rdzenie i 2 wątki. Pamięć cache drugiego poziomu wynosi 3 MB, a bazowa częstotliwość to 2,93 GHz przy TDP na poziomie 65 W. Warto też odnotować dobrej jakości chłodzenie procesora w komputerze HP. Zanim jednak nowy procesor zaczął działać, potrzebna była aktualizacja BIOS-u. Sam proces skomplikowany nie jest, ale poszukiwania chwilę trwały. Mamy już wszystkie podzespoły, możemy przystąpić do zabawy. Zanim jednak podam wyniki w testach i grach, muszę jednak wspomnieć o OC. Niestety, z racji tego, że zdecydowałem się na zestaw OM-owy, domyślacie się pewnie, że w BIOS-ie stosownych opcji do podkręcania brak. W takiej sytuacji zwykle zwracam się w stronę programu setFSB. Okazało się jednak, że zegara PLL, który jest na płycie, nie było na liście. Więc nie kombinowałem i zostawiłem procesor w spokoju. Spokojnie, o BSEL modzie będzie później. Karta graficzna nie protestowała przy podbijaniu zegarów, bazową częstotliwość podbiłem z 650x700, a pamięci z 900x950 MHz. Nie napotkałem na żaden problem po kilku godzinach obciążenia, więc można założyć, że są to bezpieczne wartości. Przechodzimy do testów. 3D Mark Firestrike, który w zasadzie nie jest dobrym testem dla naszej karty, bo mamy zaledwie 0,5 GB pamięci wideo, po podkręceniu zegarów pokazuje nam wynik 556 punktów. Test Skydiver, rekomendowany dla tego zestawu, przy podkręconych zegarach osiąga wynik 2399 punktów. Test procesora Cinebench R15 oszacował wydajność wywalonego Pentiuma E2200 na 93 punkty. Chip, który go zastąpił w tym zestawie, E7500, osiągnął wynik 157 punktów. W teście pojedynczego rdzenia E2200 osiągnął wynik 51 punktów, a E7500 82 punkty. Dla porządku podaję jeszcze wynik Cinebench R20. E7500 346 punktów, E2200 173 punkty. Wynik E7500 w teście pojedynczego rdzenia to 180 punktów. I to się nazywa dobrze wydane 3 zł. Testy testami, wiadomo, że prawdziwym miernikiem jest ilość klatek w grach. Jeśli ktoś liczył, że odpali tutaj Doom Eternal w Full HD, to tutaj się rozstajemy. Cudu nie ma, ale totalnego dramatu też nie. Dobierając gry, kierowałem się kluczem pokazać, w co da się tutaj grać, niż pokazywać, że w nic się nie da. Gameplay został nagrany zewnętrznym graberem bez wpływu na obciążenie testowanej maszynki. Przechodzimy do konkretów. Od razu ostrzegam, że gier jest sporo. Jeśli więc ten aspekt Was nie interesuje, to możecie przeskoczyć do tego czasu. Na start Legend of Grimrock. Rozdzielczość Full HD, detale minimalne, ale rozdzielczość tekstur ustawiona na poziomie średnim. Wynik to 100-120 klatek. Pillars of Eternity jest grywalny przy rozdzielczości 1280x720 i przy średnich detalach. Ilość klatek nie porywa, od 24 do 40, ale da się grać. Alien Breed Impact pokazał 30-60 klatek w rozdzielczości Full HD przy wyłączonych cieniach dynamicznych i efektach. Holy Potato A Weapon Shop, również Full HD i przyjemny klatkaż w przedziale 40-60, częściej 60. Patrząc na ilość sprzedanych dostępów do kont gry Minecraft, można dojść do wniosku, że cały nasz kraj gra w tę grę. To oczywiście ściema, ale sztuczki sprzedawców na Allegro to nie temat tego odcinka, ani to, dlaczego sprzedawane tam są dostępy do kont. Wracając do meritum, przetestowałem jawowego Minecrafta i ustawienia, które pozwalają na płynną grę na tym blaszaku, to absolutne minimalne i rozdzielczość 720. Choć wykorzystanie procesora i grafiki nie bije rekordów, co zachęca wręcz do podbijania detali, to zmiana opcji graficznych na lepsze powoduje chwilowe spadki klatek nawet do zera, co jest zwyczajnie irytujące.
Przy wspomnianych ustawieniach mamy niemal cały czas ponad 100 klatek. Warto dodać, że wymagania minimalne tej gry to procesor i3-3210. Remaster gry Homeworld 2 odpaliłem w 1920x1080 przy minimalnych detalach graficznych. Wynik to akceptowalny przedział 26-50 klatek. Wtrącę jeszcze, że jeśli lubicie strategię i nie graliście w gry z serii Homeworld, to gorąco polecam. Jeśli do tego lubicie science fiction, to gry was pochłoną. Lecimy dalej. W Rocket League 720p, minimalne detale i skromne 25-30 klatek. Platformówka Cuphead pozwoliła na zabawę z klatkami w przedziale 40-60, częściej 60 i to w rozdzielczości Full HD. Okej, są wśród nas tacy, którzy jak nie wsadzą ręki do ogniska, to nie uwierzą, że się poparzą. Sam taki jestem. Więc miejmy to z głowy. Wiedźmin 3. W 720 i przy wszystkich opcjach graficznych na samym dole, gra działała z klatkami w przedziale 12-20. I to na samym początku gry, aż strach pomyśleć, co by się działo w okolicy jakiegoś większego miasta. Piąta cywilizacja pozwoliła ustawić rozdzielczość 1920x1080, ale aby grać z klatkami w przedziale od 405 do nawet setki, musimy zjechać tutaj z detalami do minimum. Dirt Rally, przy najniższych detalach jakie dało się ustawić i w rozdzielczości 720p, pokazał przedział 60-100 fpsów. 25-35 klatek to wszystko, co wykrzesał z siebie Islanders, ustawione na minimalne detale i rozdzielczość Full HD. Hello Neighbor posiada na tym kompie do wyboru dość dziwną rozdzielczość, 1267x712. Po jej ustawieniu i zjechaniu z detalami do minimum widzimy przedział klatkowy od 30 do 40. Party Hard bez żadnych kompleksów, nawet w Full HD, widzimy stałe 60 klatek. CSGO udało się odpalić w 720p i przy minimalnych podczas zabawy z botami widzimy przedział 20-60 klatek, co niestety oznacza, że podczas sieciowej potyczki gra zrobi się niegrywalna. Za to League of Legends działa tutaj w Full HD i po ustawieniu suwaka z detalami graficznymi na sam środek gra pokazała przedział od 50 do nawet 100 fpsów. Sprawdziłem też Fortnite, choć wypadałoby podkreślić, że jeśli chcemy trzymać się parametrów komputera, to praktycznie tej gry nie da się tutaj zainstalować, a stoperem jest dysk. Ten w zestawie ma 80 GB, a gra wymaga 81 GB przestrzeni. Pomijając ten aspekt, gra się odpala, jednak nawet w 720p ze skalowaniem 50% i przy minimalnych detalach nie ma mowy o komfortowej grze. Mamy tutaj jeden wielki festiwal glitchy. W DX12 gra nie odpala się wcale. Divinity Original Sin 2 w minimalnych wyciska 25-40 fpsów, ale w rozdzielczości poniżej 720p, dokładnie 1152x648. Pierwszy Baldur's Gate w ulepszonej edycji Full HD skakał z klatkami od 27 do wbudowanego w grę V-Synca na poziomie 30 klatek. Deadlight pozwolił jedynie na minimalne detale i 720p. Rezultat to 30-40 fpsów. Zombie Night Terror w 1920x1080 w zależności od przybliżenia pokazuje od 30 do 60 klatek. Benchmark wbudowany w Bioshock Infinite po ustawieniu rozdzielczości na 720p i detali na niskie, ale nie najgorsze jakie się dało, pokazuje przedział 25-40 klatek. A teraz największe zaskoczenie, Mad Runner. Gra działa tutaj z klatkami w przedziale 30-60 w 720p i przy minimalnych detalach, cały czas wyglądając świetnie. Gra musi być naprawdę dobrze zoptymalizowana, w sumie działa też nieźle na Switchu. FTL nie zawodzi na żadnym sprzęcie i tutaj też nie zawiódł, Full HD i grubo ponad 100 klatek. Might and Magic 10 pokazywał skromne 20-40 klatek w 720p przy średnich. Jest to o tyle dziwne, że taki Call of Duty Modern Warfare 3, który wygląda graficznie lepiej, działa tutaj z klatkami w przedziale od 30 do nawet 100 i to w Full HD przy detalach, które gra nazywa jako normalne. W sumie ustawiłem 720p i detale na minimum, co pozwoliło cieszyć się rozgrywką z klatkami w przedziale 25-40. Bastion bez niespodzianki, Full HD, maksymalny anti-aliasing i 30-60 klatek. Benchmark w Tomb Raider,
tego z 2013 roku, po ustawieniu detali na normalnej rozdzielczości 720p, twierdzi, że średnia ilość klatek w teście wyniosła równe 30. Creeper World pokazuje stabilne 30 klatek i to nawet w Full HD. A teraz najgorzej wyglądająca gra ze wszystkich, jakie przetestowałem. Mutant Year Zero Road to Eden. Gra pokazuje od 20 do 50 klatek, częściej bliżej 20, w 720p, ale dopiero po zjechaniu z detalami do minimum i ustawieniu skalowania, które wypala oczy. Ale i tak wygląda ładniej niż wersja na Switcha. LEGO Władca Pierścieni rozwinął skrzydła na tym blaszaku, 1920x1080, detale na maksa i klatki w granicy 28-31. XCOM, aby uzyskać podobny przedział klatkowy 25-35, przy takiej samej rozdzielczości musiał być ustawiony na niskie detale. 1280x720 to maksymalna rozdzielczość dla Enter the Gungeon na tym blaszaku. FPS-y utrzymują się w przedziale 30-60. Prędkość działania Factorio zaskakuje. W Full HD przy normalnych opcjach graficznych widzimy przyjemne 50-60 klatek. Lonely Mountain Downhill uzyskał skromny wynik 25-35 FPS-ów przy najniższych detalach i w 720p. Natomiast w Kingdom New Lands przy rozdzielczości Full HD widzimy stabilne 60 klatek na sekundę. Dziwaczny Roundabout w 720p i niskich detalach osiągnął wynik 30-55 klatek. W Turmoil w 1920x1080 dobijamy do ustawionego limitu na poziomie 30 klatek. Klatki w Superhot nie są zbyt ważne, co wynika ze specyfiki gry, niemniej w 720p i przy profilu ustawionym na Fast widzimy przedział 25-40 klatek. W FES klatki liczymy od 70 i często przebijamy pułap 100, do tego w rozdzielczości ustawionej na Full HD. Deathspunk bardzo płynny, 60-100 klatek w 1920x1080. Drugi The Escapist nie zachwycił, tytuł jest grywalny dopiero w 720p. Na pocieszenie nie najgorszy wynik klatkowy, 30-50. Przygody Texa Murphy'ego w Tesla Effect możemy na blaszaku oglądać w Full HD, ale przy niskich detalach. Wynik to przedział 30-60 FPS. W The Witness spora rozpiętość klatkowa od 25 do 80 w rozdzielczości 1280x720 i przy niskich detalach. Niestety w bardziej otwartych lokacjach klatki potrafią spadać do 100. Moonlighter działał bez zarzutu z klatkami w przedziale 60-70 w 1920x1080. Shank również nie pokonał tego zestawu, Full HD i od 30 do 60 klatek. Skromne 25-30 klatek udało się wycisnąć z This War of Mine w rozdzielczości 720p, ale przy wysokich detalach. W The End is Night widzimy płynny gameplay z klatkami w przedziale 40-60 w Full HD. Trzeci Mass Effect po ustawieniu rozdzielczości 1280x720 i detali na minimalne rozczarowuje i nie mam tu na myśli fabuły. Przy takich ustawieniach klatki skaczą od 20 do 40. W starszych odsłonach można spodziewać się lepszego wyniku. W Thimbleweed Park nie mogło być inaczej, Full HD i stabilne 60 FPS-ów. The Talos Principle wita się z nami groźnie brzmiącym komunikatem, że mamy za słabą kartę graficzną. Zignorowałem komunikat, ale dałem się nabrać i przekornie ustawiłem 720p i minimalne. Gra działa z klatkami w przedziale 70-150. Space Run trzymał klatki na wodzy 60-80 w Full HD i z maksymalnymi detalami, czyli z włączonymi cieniami. Metro 2033 na, w cudzysłowie, świeżym powietrzu pokazuje przedział 20-40 klatek w 720p przy detalach niskich. The Stanley Parable pozwolił na rozdzielczość 1920x1080 i detale wysokie. Przy takich ustawieniach gra pokazywała przedział 30-60 FPS-ów. Transistor ustawiony na Full HD rzadko pokazywał mniej niż 30 klatek. Battlefield 4 działa tutaj płynnie, 30-50 klatek, ale, i to duże ale, dopiero w najniższych detalach i w 720p ze skalowaniem na poziomie 50%. Na koniec Rayman. Bez niespodzianki, gra działa na wszystkim, na tym kompie w Full HD niemal cały czas 60 klatek. Okej, tyle gier chyba wystarczy. Wtrącę tylko, że przy największym obciążeniu zarówno procesora, jak i karty graficznej watomierz pokazywał max 115 W, czyli mamy jeszcze ładny zapas.
Jak mieliście okazję zobaczyć, część gier udało się odpalić nawet w Full HD, a co jeszcze bardziej istotne, niektóre z tych gier to tytuły aktualne, które cały czas są chętnie odpalane. Wspomnę chociażby LoLa czy Factorio. W niegrowych zastosowaniach jak przeglądanie internetu, oglądanie filmów na YouTube i tak dalej, zestaw radzi sobie znośnie. Jednak jeśli przywykliście do otwierania 100 zakładek w przeglądarce, to tutaj oczywiście to nie przejdzie. Jeśli myślicie o nabyciu bazy w postaci HP DC5800 i zastanawiacie się, jak wycisnąć z komputera więcej, to dobra wiadomość jest taka, że małym kosztem da się to zrobić. W pierwszej kolejności wymiana dwurdzeniowego procesora na czterordzeniowy Q6600. Koszt to zaledwie 29 zł, a skok w wydajności ogromny. Przypomnę, że wynik Cinebench R15 z E7500 to 157 punktów. Z doświadczenia wiem, że Q6600 osiąga w tym teście od 230 punktów w górę. To nie koniec, bo z pomocą zwykłej taśmy izolacyjnej możemy zmodyfikować ten CPU i w pewnym sensie oszukać płytę główną. Ten trik nazywa się BSEL Mod. Zainteresowanych odsyłam do Google'a. Znajdziecie wiele poradników na ten temat. W każdym razie procesor będzie po modyfikacji pracował z częstotliwością 3 GHz zamiast 2,4 GHz. Co oczywiście przełoży się na jeszcze szybszą pracę komputera. Właściwie to z procesorem, który znalazł się w tym zestawie, też można to zrobić. Nie chciałem poruszać tego tematu, aby niepotrzebnie nie komplikować sprawy, ale później uświadomiłem sobie, że mogę zostać za to zlinczowany w komentarzach, więc pokażę to teraz. Na procesor naklejamy kawałek taśmy izolacyjnej tak, aby zasłonić konkretny pin. Po tym zabiegu nasz pacjent nie przedstawia się już jako E7500 z taktowaniem 2,93 GHz, a jako E7500 z taktowaniem 3,66 GHz. Oto wyniki z Cinebench R15. 157 punktów przed modyfikacją, po modyfikacji 183 punkty. Pojedynczy rdzeń przed zmodowaniem 82 punkty, po zabiegu 93. A na ekranie widzicie jeszcze wyniki z Cinebench R20 w obu scenariuszach. Pamiętajcie, że nieumiejętne obchodzenie się z płytami głównymi, m.in. z soketem 775, może się skończyć uszkodzeniem soketu, więc jeśli nie czujecie się na siłach, to lepiej się za to nie bierzcie, nie wspominając już o innych zagrożeniach płynących z OC. Z ciekawości odpaliłem jeszcze grę, która mocno obciąża procesor, aby sprawdzić, czy są jakieś zauważalne różnice i jak widzicie, Fortnite dalej niegrywalny. Kolejna rzecz do ulepszenia to RAM. Ten zestaw zmieści 8 GB w 4 kostkach po 2. Zestaw tej klasy nie będzie potrzebował więcej i jest to całkiem przyzwoita ilość na dzisiejsze czasy. Bez specjalnego polowania znalazłem komplet za 80 zł. Następne wręcz obowiązkowe ulepszenie to dysk SSD na system. 120 GB załatwi sprawę, a koszt takiego dysku nowego to jakieś 111 zł. Finalnie karta graficzna. Sprawa jest skomplikowana, ale też wcale nie musi. Chodzi o to, że są modele, na które można polować, jak wspomniany Radeon HD 5670. Problem polega na tym, że jak pisałem te słowa, w całym kraju, wliczając kilka serwisów z ogłoszeniami, dostępnych było 8 sztuk. I wcale nie w najlepszej cenie. Jeśli więc nie chcecie komplikować sprawy, albo nie możecie czekać, bo komputera potrzebujecie już teraz, to dobrą i dostępną opcją jest GT 1030. Cały czas można zdobyć nowe sztuki za 360 zł, a używane są dostępne już od 260 zł. Jest to dobry wybór dla takiego zestawu, m.in. dlatego, że TDP tej karty to skromne 30 W. Stosując te ulepszenia, cena oczywiście podskoczy, ale z komputera wyciśniecie wszystko i z pewnością w takiej konfiguracji posłuży jeszcze kilka lat u niewymagającego domownika, czytaj żona, rodzice albo dziecko. Tak jak już wspomniałem, lustrzanym wręcz odbiciem produktu HP jest Optiplex od Della, np. model 755. Tam też wsadzimy i zmodujemy Q6600, też dodamy 8 GB RAMu i też osadzimy w środku GT 1030 bez obaw o zasilacz. Tego zestawu jeszcze nie chowam do szafy, w przyszłości na kanale zobaczycie, jak radzi sobie po wymaksowaniu podzespołów. W tym materiale to wszystko, do usłyszenia w kolejnym, za który wezmę się, jak tylko dokończę kampanię w Homeworld. Cześć!